Także witam tutaj wszystkich w kolejnym odcinku i jak co roku bywa ostatnio u mnie na kanale, znowu spychanie pestki dyni tym samym zestawem jak zazwyczaj, tylko w tym wypadku spychamy białą pestkę dyni, która trochę podmokła jak widać i nie wszędzie jest, ale to co się da to zbieramy. No i w tym roku trochę łęcin zielonych więcej jest, ale to z tego względu, że mokro było. ...846 godzin ciągnik ma. Tak. W ogóle witam tutaj kierownika. A czyli... witam. No. W tym roku dynia wyszła jakoś tak, że na tych działkach, gdzie się wydawało, że będzie ładna, to jest brzydka, a tam, gdzie na piachu się wydawało, że mało co będzie, to wyszło, że lepiej będzie. I no tu mamy przykład, że jest jednak trochę gorzej, a miało być lepiej. Dokładnie, tak jest. No jak tu się spycha na tej działce? Dobrze, bo tutaj jest już dobrze. Na tej działce się dobrze spycha. Bo nie ma ziela. Nie ma ziela, dokładnie. No biała pestka zauważyłem, znaczy białe dynie to zauważyłem u siebie, że bardziej mają tendencję do gnicia. Tak. Ale czy to nie zależy od tego, tylko od pola zależy, jak to jest? Nie, dużo, one są bardziej... Mniej odporne są na to wszystko i dużo częściej gniją, i więcej. No bo też tych czarnych, to, znaczy no, w tych bezłupinowych to jakoś tak mniej sztuk się trafia, ale coś się zbierze. No i teoretycznie lepiej plonują. Lepiej. No i tutaj dalej jest łatka, gdzie kilkadziesiąt arów wymokło, może z 20, może 30. A tam to jak później zrobimy? To na koniec? Łuk zrobimy. A przykładowo w tamtym roku rumianek tutaj był. Jakby w tym roku był, no to by nie było tego rumianku, bo by wszystko pod wodą było. A dynia tu, gdzie była na wyższym terenie, przetrwała i później się w ten niższy rozciągnęła. Bo to co jest takie, widzisz na przykład tu po prawej taka niecka, nie? To tu wymokło, ale o tu była. Ale tu, tak, no. No i przy lesie, no to też i sarny podjadały. No to też swoją drogą. Dokarmiałeś zwierzynę. No, jakby nie patrzeć, chcąc, nie chcąc. Widzisz, przyjemny, spożyteczny, można było i pomóc zwierzynie leśnej i jeszcze zarobić na tym. Dokładnie. Powiem wam, że jak na te miejsce, gdzie dynie obrodziły, bo po prostu tu gdzie są, no to są, no to ładnie to wygląda. No wiadomo, że są miejsca, gdzie wymokły, no ale to taki rok był. Inne uprawy to by był problem ze zbiorem, a dynia to jednak sobie poradziła, nie? Tutaj taka niecka jest. To jest taka pustka w wrzątkach, na przykład tu nie ma wrzątku, nie? I tu nie ma wrzątku, ale dalej jak najbardziej już jest. I jak jest pole o powierzchni 1,20 hektara, no to tak z 90 arów pestki zostało, dyń, a reszta, no to wymokła, no tu już powtarzałem się. Dużo rośnie babki lancetowatej, takiego zielska. Kurczę, jakby to pomyśleć, gdzieś zebrać. Teraz w tę stronę. Raz przy razie, jak widzicie, jeździ. Tu akurat była zgnita dynia, ale zobaczcie, pestki są narośnięte, ładne. No te to wiadomo, nie będą zbierane, więc to zostaje. No i te dynie trochę są bardziej zielone, ale to takie pole, że łąkowy teren podmokły i one takie w zbożu to byśmy powiedzieli, że się odmłodziły. Na drugim polu jeszcze zobaczycie, tam znacznie lepiej to będzie wyglądać, także to tyle z tego pola. Jesteśmy na kolejnej działce,
Tu jakaś taka zielona dynia, ale tylko z zewnątrz zielona, bo ziarka pełne są. Akurat w tej konkretnej sztuce. No tu do połowy były wymoknięte i stamtąd się rozciągnęły tutaj. I tu są jeszcze takie te zielone łęciny, ale tu dużo jest zielonych dyń. Dopiero tych dyń bardziej dojrzałych, o widzicie, zobaczcie, wszystko zielone. Dopiero tutaj dalej, gdzie faktycznie bliżej korzenia były, no to są już takie żółte, dojrzałe. Ale to i tak jest pora na nie, bo zobaczcie, no nawet takie zielone już zwierzyna podżera. Tutaj teren między lasami i jeszcze o, gniłe. Dużo też gnije, no to także wada tych białych, łupinowych pestek. Ale jak sama nazwa wskazuje, pestki są tu łupinowe, więc tych pestek z łupinami w dyni jest więcej, jeżeli chodzi o masę. Więc teoretycznie troszeczkę więcej powinno być jak tych czarnych, bezłupinowych. Przy czym no jest to bardziej towar taki mniej pożądany, bo łatwiej chyba taką czarną pestkę od razu tak jakby wyłuskaną wsadzić do jakiejś musli czy zrobić olej, bo to właśnie na oleiste pestki są. A tu to takie mniejsze pole do popisu. Dobra, tu nie ma. Tu kilka dyń jest, to już podrzucę. Cztery dynie. No to tam. Gdzieś tam dorzucimy. Ale powiem wam, z tych wszystkich upraw, które dotychczas robiłem, jako tako łubin bardzo mi się podoba, jeżeli chodzi o koszenie, bo tam jest fajnie się ustawia, to do kombajnów fajnie wlatuje. I z tego względu właśnie, że mi się to podoba, to będę siał łubin. Jako tako nawet się opłaca. Tak dynia to też fajne do zbioru jest. Ja nawet kiedyś może jak będę gdzieś inwestował w jakiś inny ciągnik wielkości około 60 koni mechanicznych, 60-70, nie większy, to będę celował właśnie, żeby trochę też w tych dyniach siedzieć. Czyli na przykład przedni tuz by był i o taki spychacz do dyń. I nawet sam mógłbym już takie coś robić, to już nie są duże koszta. Ale to w przyszłości, jak będę tam gdzieś przy okazji w jakiś ciągnik kiedyś inwestował. Na razie się skupiam na tym, co mam. Więc nie ma co tu więcej gdybać. Może kiedyś jakaś dzierżawa wpadnie, bo tak ostatnio trochę się staram z tym, chociaż różnie to mi wychodzi. Miałem już na oku taką jedną działkę 1,5 hektara, a gdzieś sprzed nosa mi zwinęli, dosłownie już się dogadywałem. Wiecie, jak tu z ludźmi jest, raz niby się dogaduje, a wychodzi później inna sytuacja, że a jednak dam dla kolegi, bo to kolega, prawda, nie, z nim to flaszkę wypije i będzie spoko, a ty se szukaj dalej. No więc najlepiej po znajomości, po rodzinie, no to jak nie ma wtedy problemu. No, tutaj parę dyniek jest. Nie no, tutaj od połowy się zaczynają te rządki takie konkretne i tu już jest co zbierać. Ja jestem na etapie czekania na burty i felgi do przyczepy, bo jeszcze są w trakcie malowania proszkowego. A jaki ładny zapach jest, jak dynię rozbije i takim miąższem zaleci. No jak zgniły, to już taki trochę mniej przyjemny zapach, ale niestety taki też się trafia tu podczas pracy. Swoją drogą, ostatnio nastały ciężkie czasy w rolnictwie. Nie za bardzo się też będę wypowiadał, bo ja tam mało polityczny jestem, ale no też jestem za tym, że źle się dzieje w kraju i nawet moja branża tutaj pokroju pestki dyń może kiedyś ucierpieć, jeżeli za zwierzęta się biorą organizacje proekologiczne, to nie dzieje się już za dobrze. Także jestem też przeciwny temu wszystkiemu. A tu zobaczcie, przykładowo piękna, dorodna dynia była. No ale co, czekała na dojrzanie. Sarna przyszła, oskubała z zewnątrz.
a dalej efekty to nie trzeba mówić. Jedyny plus tego, że dynie wymokły tam od przodu, to to, że łatwiej się zawracać, bo nie trzeba robić żadnego poprzeczniaka, tylko proszę bardzo. O, i dalej można jechać. Zobaczcie tu, jaka olbrzymia dynia, jaka moja dłoń. No ten egzemplarz to kilka kilogramów waży, ale mam wrażenie, że ona może być w środku gniła, bo tu widzicie, zębami coś już próbowało podjadać, tu już coś podjadało wcześniej, aż zgniło trochę. Także no, nie ma co czekać. Oczywiście tamte dynie, które nie są aż tak narażone na zjedzenie przez zwierzynę, to jeszcze poczekamy z nimi, niech bardziej dojrzeją. Natomiast jeszcze mam inną czarną pestkę oleistą, odmianę Bebko. Ona jest z tych odmian wcześniejszych. Ją należałoby trochę wcześniej wybrać, więc już tutaj się umawiam na wybieranie na przyszły tydzień i też spychanie za tydzień. Jeżeli będzie mało do suszarni, jeżeli będzie mniej niż 700 kg, to trochę dobiorę tej drugiej odmiany Gleisdorfer. I najwyżej tamtej się trochę dowybiera, tak żeby było na pełno suszarnię. Na minimum na suszarnię to 700 kg tam, gdzie ja chcę suszyć. No z tą białą pestką to trochę inaczej jest, bo jej objętościowo będzie więcej. Więc podejrzewam, że z 450 kg to taki minimum do wysuszenia. No i patrząc na to, ile dyń tutaj jest, to raczej powinno być. No co najmniej na jedną suszarnię, a może trzeba będzie nawet na dwie rozdzielić. No nie wiem, będę obserwował. W każdym razie jutro będziemy wybierać, a za tydzień będziemy kolejne pestki wybierać, a jeszcze kolejne to może za 2-3 tygodnie dopiero. Także na razie prace będą rozłożone w czasie. Tutaj brzoza mi się wywróciła na pole. Trochę pościnałem teraz, ale później po zbiorze pestki będę musiał przyjechać posprzątać. Małe pole to łatwo uchwycić przejazd ciągnika, bo zaraz jak się pojedzie, zawraca się i wraca. Fajne pole pod nagrywanie. No ta działka jest tutaj mała. Już kończymy, także ja ten odcinek tak samo kończę. Widzimy się w kolejnych odcinkach, także trzymajcie się, na razie wam i cześć.